Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku kryptowalut. Dziś opowiem trochę o Tetherze. Może nie wszyscy wiedzą, nie są wtajemniczeni, ale Tether jest takim zamiennikiem dolara, notowanym 1 do 1. No jest też kryptowalutą. No i teraz jest trochę taki problem z tym Tetherem, bo zasadniczo łatwo zamienić dolary na Tethery, ale już w drugą stronę tak łatwo nie jest. Firma Tether nie miała audytu, chyba niezależnego, od samego początku. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, skąd te Tethery się biorą, ile ich się bierze, czy mają pokrycie w dolarach. No i coraz większe podejrzenie jest, że tego pokrycia nie ma. Tether też wypłynął wtedy, kiedy giełda Bitfinex została zhakowana. No i była winna użytkownikom wiele milionów dolarów. No i nagle się okazało, że bardzo szybko został ten dług spłacony. No ale w tym momencie też giełda odcięła się od fiatów i przeszła na Tether. Zobaczmy sobie na kapitalizację Tethera. No i niestety na tym wykresie widać, że mamy gigantyczny dodruk Tetherów. Teoretycznie te Tethery są dodrukowywane wtedy, kiedy ktoś wpłaca prawdziwe dolary. W ostatnim czasie mieliśmy ponad 40, czy prawie 40% dodruku, około 600 milionów dolarów. A 600 milionów dolarów, no to pozwala na podniesienie kursu kryptowalut na no, o wiele bardziej, niż by się mogło wydawać. No stąd też ostatnio mamy odreagowanie trochę na kryptolutach. Kurs nam poszedł lekko w górę. No ale czy to czasem nie jest jakiś pusty pieniądz? Czy czasem ta kapitalizacja rynku kryptowalut nie jest jakoś sztucznie pompowana? Bo przypomina mi się sytuacja z 2013 roku, kiedy to MTGOG miał 90% procent udziału w rynku i tak naprawdę on dyktował cenę. Większość ludzi już zdawała sobie sprawę, że ta cena na MTGOG jest oderwana od rzeczywistości i chyba coś tu jest nie tak i chyba brakuje tych dolarów, za które Bitcoin jest pompowany, cena Bitcoina szła gigantycznie w górę. No ale dużo osób skusiło się na to, no i gdzieś tam zostało z kryptolutami czy z dolarami uwięzionymi na MTGOG-ie. No i do tej pory od 2013 roku no nic się nie stało. Trwała sprawa MTGOX-a, nikt jeszcze nie dostał zwrotu pieniędzy, więc tak naprawdę wtedy też większość wiedziała, że coś jest nie tak, ale zanim to nie padło, to wszystko fajnie szło w górę i kurs nam ładnie był pompowany. No i teraz sytuacja trochę podobna, tylko jakby na większą skalę, dużo większą, bo to nie jedna giełda, tylko większość giełd największych właśnie obsługuje Tethery, nie fiaty. Bitfinex, główna giełda, która obsługuje Tethery. Część może myśleć, że tam handluje się dolarami, ale tak nie jest. Bittrex czy Poloniex. Są jeszcze giełdy koreańskie, które mają gigantyczne obroty. No to jest niestety kolejny przekręt, że giełdy koreańskie, które są hermetyczne i nie tak łatwo tam założyć konto i nie da się zrobić arbitrażu. Stąd też różnica w kursie na giełdach koreańskich i na innych. Nagle mają, przewyższają obrotami giełdy, na których może handlować każdy. No to już też się zapala czerwona lampka, że coś tu chyba jest nie tak. No ostatnio została hakowana giełda Coincheck japońska na 500 milionów dolarów. I tak naprawdę okazało się, że ta giełda obiecuje zwrócić pieniądze użytkownikom. No 500 milionów, skoro posiadają tyle, to tak naprawdę No trochę to dziwne, żeby aż tyle uzbierali z opłat za transakcję. No wszystko to się niestety bardzo negatywnie nakłada na siebie. Może się okazać, że nic z tego dobrego nie wyjdzie. Ale patrząc na to pod kątem z drugiej strony, że skoro mamy pusty pieniądz, gdzie cały rynek jest pompowany, no to możemy tutaj kurs pompować do niewyobrażalnych poziomów jeszcze.
No skoro sobie pompujemy to pustymi tetrami, aż ktoś nie powie sprawdzam i wtedy się może wszystko załamać. W 2013, czy już był 2014, jak nastąpiło zamknięcie MT Goxa, no to kurs 1000 dolarów spadł nagle do 100, czyli o 90%. No nie chcę tu straszyć, ale tak to może wyglądać. Jeżeli no ktoś robi przekręty na dużą skalę, no to się może niestety też odbić potem niekorzystnie na regulacjach i rządzący, ci, którzy ustalają prawo, mogą uznać, że tutaj trzeba mocniej te kryptowaluty gdzieś uregulować, a najlepiej zbanować. Więc ci, którzy tam grają na długi termin, to muszą brać to pod uwagę, że to się może tak wszystko ładnie, szybko zawalić, jak taki domek z kart budowany gdzieś z pustych pieniędzy. No niestety, tam gdzie duże pieniądze, tam i duże przekręty. Im większe pieniądze, tym większe przekręty. Tak tylko mówię, że o Tetherze mówi się już od dłuższego czasu, ale no jakoś gdzieś to większość ludzi bagatelizuje, wszystko się kręci i jedziemy dalej. Tu jeszcze taka jedna rzecz, jak sobie patrzymy kurs Tethera, że niby jest notowany w stosunku do dolara na Krakenie, no ale ten kurs się utrzymuje w okolicy 1 dolara. Gdyby kurs był uwolniony faktycznie, tutaj mielibyśmy jakieś trendy, coś by się działo. A to jest sztucznie tak naprawdę kontrolowana wymiana 1 do 1. Ten wykres pokazuje, że tu w ogóle jak, no nijak ma się to do wolnego rynku. No, coś na pewno jest na rzeczy. Wczoraj mieliśmy dość spore wzrosty. No i wszystko się pokrywa, że wtedy, kiedy jest dodruk nowych teterów, a ostatnio ten dodruk, jak pokazywałem na pierwszej planszy, jest gigantyczny. Gdzieś cena jest pompowana kryptowalutą, ale widać, że już nawet przy takim gigantycznym dodruku ciężko rynek pchać na nowe ATH. To widać wczoraj i dziś, że mieliśmy spore spadki na teterze, spore. No właśnie tak naprawdę powinny być o wiele większe i to, że tam jakieś ułamki procent nam tutaj spadł teter, no to tak naprawdę no pokazuje tylko, że coś tutaj jest nie tak i kurs utrzymywany jest sztucznie, żeby jeden teter odpowiadał jednemu dolarowi. Dlatego no ja tutaj uważam, że lepiej wynieść się całkowicie z giełd, które obsługują tetery. Czyli główną taką giełdą jest Bitfinex, gdzie można sobie zakładać fajne zlecenia. No ale ta giełda niestety jest najbardziej narażana na jakieś perturbacje z tym związane. No Bittrex, niestety Poloniex. Mamy taki wybór, albo giełdy z dużą ilością kryptowalut, gdzie mamy tetery, albo w ogóle nie ma fiatów, albo giełdy, gdzie jest bardzo mało walut, ale są fiaty. No polskie giełdy mają złotówki. Tutaj na polskich giełdach wchodzi problem rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. No niestety nie jest to wszystko takie proste, jakby się wydawało. Co interpretacja, która wychodzi, jest sprzeczna z poprzednią, jeszcze z wcześniejszą i nagle mamy taki miszmasz, że co urzędnik to wydaje inną interpretację. Jak zadzwonimy na informację podatkową, to jeden urzędnik powie coś innego i drugi. W jednym urzędzie usłyszymy coś innego. W tym samym urzędzie od dwóch różnych urzędników usłyszymy dwie różne interpretacje, jak to wszystko rozliczać, więc mamy tutaj niezły chaos i dezinformację. No ale to jakoś chyba nikogo nie powinno dziwić, kto gdzieś już miał do czynienia z Urzędem Skarbowym i z urzędami w Polsce, że tak to wszystko funkcjonuje i trzeba jakoś się w tym odnajdywać niestety. Dobra, jeszcze szybki przegląd na koniec. To zaczynamy. Dziś przegląd będzie krótki, bo tylko trzy waluty będą, ale wybrałem takich przedstawicieli. Bitcoin oczywiście, to co powtarzam przez cały czas, że obserwujcie Bitcoina, a zobaczycie, co się będzie działo na całym rynku. No i ostatnie dwa dni mieliśmy tutaj ładnie takie zielone świeczki i znowu próba dojścia do tej linii trendu, no ale ta próba szybko nam się tutaj skończyła fiaskiem i nawet nie przybyliśmy ostatniego lokalnego szczytu. No i dzisiejsza świeczka już jest poniżej wczorajszej, no więc znowu gdzieś tutaj będziemy pewno w okolicy tych 11 tysięcy, więc to wygląda, no przez cały czas tak jak wygląda.
te próby wyjścia no, mogą być spowodowane tym, że mamy właśnie dodruk tych tetherów i za te puste pieniądze ten kurs próbowany jest ktoś próbuje wyciągać do góry, no ale jak widać, mimo tak gigantycznego dodruku, no jest to ciężko. Tutaj się też powinna zapalić jakaś przynajmniej żółta lampka. W tym wszystkim trochę jest w opozycji Eternum. Zobaczmy na Eternum, bo Eternum prawie atakuje swoje ATH. Gdzieś też spora korekta, ale zobaczcie, co się działo wczoraj, jakie dwie mocne świeczki. Co prawda wolumen nam tutaj mocno spadł, ale niektórzy też mogą, którzy dostrzegają problem, uciekać w Eternum. Tutaj jeszcze kolejna sprawa na Bitcoinie. Na Bitcoinie Lightning Network. No pokazują też jeszcze newsy, że ten Lightning Vector nie działa, błędy niestety są, niestety ludzie tracą pieniądze i wielka nadzieja deweloperów i niektórych zajawionych użytkowników na Bitcoina, no niestety coraz bardziej gdzieś to się rozpływa i ten Lightning Network nie działa, nie tak jak to wszystko ma działać. Dlatego część ludzi przerzuca się na Ethereum i stąd możemy też te wzrosty mieć. A poza tym wychodząc ludzie z tetherów, bo widzą co się dzieje, nie chcą przechodzić na fiaty, więc wchodzą w Eternum, pchając ten kurs do góry. Sytuacja może być paradoksalna za niedługo. Jeżeli się okaże, że ktoś faktycznie powie, sprawdzam i cena tethera spadnie gigantycznie, że nagle, żeby wyjść z tych giełd, Bitfinex, Poloniex czy Bittrex, to nagle będą pompowane na tych giełdach ceny walut. Co spowoduje na innych giełdach pompowanie ceny, bo żeby to się jakoś wyrównało. Taki absurd będzie, a potem nagle zjazd mocny, więc to tak niestety może wyglądać. To jest podobny mechanizm trochę przed, jak to wygląda na akcjach niektórych. No jest niestety tak, że niektóre akcje, zanim mocno spadną, to jest taki jak gdyby zastrzyk adrenaliny. Nagle jest wystrzał ceny w górę, żeby potem nagle cena spadła praktycznie do zera i zamknięcie spółki. No i tu się obawiam podobnego scenariusza, że tak to może wyglądać. Wszystko byłoby inaczej, gdyby nie te tetery, które gdzieś tam wiszą, po prostu jak taki topór, który jest zawieszony, który może w każdej chwili spaść. Ale on już tak nie spadł od dłuższego czasu. To już trwa naprawdę bardzo długo. I to jest taka duża niewiadoma. Jeszcze jedna rzecz, Neo. Neo też jest takim odpowiednikiem Eternum chińskim. Odpowiedzią Chińczyków na Eternum i tutaj też cena Neo też wygląda pozytywnie na tle innych. No dzisiaj nawet na zielono, tak jak większość walut na czerwono. Tylko że nawet przejście z Tethera na Eternum czy Neo, no niestety też się spowoduje, nie spowoduje, że ten kapitał gdzieś zostanie ochroniony, bo cały rynek, musimy popatrzeć na to globalnie, że nawet jakbyśmy wybrali najsilniejszą walutę, to i tak, jeżeli cały rynek będzie dołował, to ta najsilniejsza też będzie dołowana. Podobnie na akcjach. Mamy gdzieś rynki tanie i drogie, ale nawet jak te drogie, powiedzmy jak Stany zaczną spadać, akcje w Stanach, to nawet w tych tanich rynkach akcje też będą spadać. No i trzeba sobie zdawać sprawę tych zależności, jakie są, że jednak to, co globalnie ma większe przełożenie na jakieś tam lokalne zawirowania i lokalne rynki. No i tutaj tak samo, globalnie rynek kryptowalut, jeżeli przejdzie do bessy, takiej powiedzmy konkretnej, no to niestety się to odbije na wszystkich walutach. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.